Dzień dobry. To jest moja, skończyła się moja przedostatnia noc tutaj spania w samochodzie. Jestem w ogóle matką i córką. Jestem na parkingu Walmartu, tak? To jest takie miejsce, które wśród osób podróżujących samochodami i nie tylko, i kamperami, takimi różnymi innymi. To jest jedno z takich głównych miejsc, w których można się zatrzymywać w miastach. No i właśnie tutaj jestem, widać, było przed chwilą samochód za mną przejeżdżający. Parking, tak. Parking. Od razu powiem, szyby te boczne są przyciemniane lekko, więc tu tak nie widać tego. No a jak to wygląda? Nie miałam przez te 3,5 tygodnia czasu nawet, żeby nagrać i pokazać. Właśnie złożyłam sobie śpiwór, który zajmuje mi po prostu mniej niż minutę, bo wkładam go do tej dużej torby. Złożyłam sobie kocyk, tak? Tutaj mam ten elektryczny mój kominek. Złożę sobie tylko na pół to, czyli materac. Moją torbę, którą mam tutaj, zamknę i przesunę. Najpierw się przebiorę tylko. No i przejdę do składania siedzeń. I jestem gotowa właściwie, tak? Więc muszę powiedzieć, że no, wbrew temu, co się spodziewałam, to okazało się to funkcjonowanie z samochodu bardzo, bardzo dla mnie wygodne, nie ukrywam. Wygodniejsze niż myślałam. Dalej funkcjonuję przez te parę dni samochodu w Nowym Jorku, co jest dla mnie największym, jakby dla mnie samej, największym zaskoczeniem i troszkę szokiem, bo chciałam po prostu przetestować, jak to wygląda w sytuacjach, które nie są komfortowe, jeżeli chodzi o otoczenie, tak? W Big Bend było super komfortowo, bo tam wszyscy tak nocowali. Ale mam też na uwadze, że być może będę chciała podróżować kiedyś na przykład w inne rejony, tak? W inne miejsca, miasta też i co wtedy, tak? Chcę po prostu, ja w ten sposób testuję siebie, tak? Swoje odczucia w tej sytuacji, to, żeby po prostu eksponować samą siebie na coraz to nowe jakby rozwiązania. Bo na przykład tutaj w San Antonio jest bardzo łatwo znaleźć nocleg, bardzo łatwo. Mogłabym bez problemu gdzieś do jakiegoś Airbnb pójść na przykład. Natomiast są miejsca, stany, które są bardzo drogie też, tak? I być może nie będę chciała tam każdego dnia nocować i wydawać 100 dolarów, gdzie sama już od długiego czasu to po spaniu w hotelach i motelach wiem, że to jest po prostu parę godzin i się wychodzi i się to miejsce zapomina, że tak powiem, no a pieniądze uciekają, więc to jest jeden z elementów. Drugi jest taki, że ja się po prostu tu wygodnie wysypiam. Bardzo. Więc też jest to dla mnie alternatywa. Trzeci jest taki, że nie jestem uwiązana miejscem, tak? Mogę się zatrzymać gdziekolwiek. Mogę pocisnąć czasami, jadąc dalej gdzieś. Nie muszę jakby zjeżdżać do zarezerwowanego wcześniej miejsca. Czasami nie, można tych rezerwacji nie móc zrobić, tak? Więc to jest. Dlatego testuję tą opcję. Dzisiaj także, czy teraz także zwracam uwagę na temperaturę. W nocy było chyba poniżej 50 stopni Fahrenheita, czyli około 10. Najniższe było chyba 7 stopni, w której spałam. Obserwuję po prostu, czy jest mi wystarczająco ciepło w tym śpiworze, tak? Jak jest w samochodzie, czy szyby parują i tak dalej. Takie rzeczy właśnie. To jest to, co mnie interesuje. Dlatego właśnie te parę nocy, jak jestem w San Antonio, chciałam spróbować. To była moja czwarta noc w San Antonio na parkingu Walmartu. Ja nie mogę, jak ja to sama mówię na głos, to ogarnia mnie pusty śmiech. No, sama nie mogę uwierzyć w to, co robię, a jednocześnie to robię, tak? I jest mi z tym dobrze, więc mam jakiś jeszcze dysonans poznawczy, ale nie przeszkadza mi on w tym, żeby dalej z tematem iść i go kontynuować. Okej, kochani, pozdrawiam Was z
z iście nomadowych okolic Walmartu w San Antonio. Zaraz się zbieram, a potem idę do McDonalda na kawę i do łazienki, bo tak już teraz patrzę na McDonaldy. No i zaczynam dzień. Mam parę rzeczy do załatwienia, do zrobienia. W ciągu dnia funkcjonuję zupełnie normalnie. To jest też właśnie ciekawe. Pozdrowionka. Na razie, kochani. Pa, pa. Dosłownie parę minutek po tym pierwszym nagraniu. No zdążyłam się przebrać, tak? Co widać. No i chciałam wam pokazać, jak kończę tutaj to zbieranie z rana. To wszystko zajmuje, no dosłownie, to nawet nie są minuty, to są momenty. Ale właśnie chciałam to tak dokładniej udokumentować. Więc tak, plecak idzie do tyłu. Przesuwam go po prostu z tego miejsca tutaj. Plecak jest, ma swoje miejsce. Składam materac, tak, na pół. Więcej składania nie jest potrzebne. No i teraz to, co robię, podnoszę pierwsze siedzenie. Przechodzę sobie spokojnie w to miejsce. No i składam drugie siedzenie, tak? No i dzień dobry. W tym momencie już jestem w samochodzie, który w ogóle nie ma śladów ani znaków tego, że ktoś tutaj pomieszkuje. Co jest też dosyć, jak dla mnie, wygodne, że tak szybko można po prostu ten dzień zacząć. No i teraz przejdę do przodu, gdzie mam kolejny etap swojej rutyny, którym jest odświeżenie się chusteczkami mokrymi. Zrobię sobie makijaż. No i tak jak powiedziałam, zaczynam dzień. Jadę do McDonalda na kawkę i do łazienki. Of course, potem na śniadanko i potem rzeczy, które mam na dany dzień do zrobienia. Więc generalnie to, dlaczego to pokazuję, to jest ta prostota tego. I gdyby to nie było tak proste i takie ogarnięte i takie, gdybym nie miała poczucia, że to ma ręce i nogi, to bym na pewno tego nie kontynuowała dalej. A właśnie przez to, że to jest takie raz, dwa, trzy, no to dalej to próbuję, no, robić. Pozdrowionka, kochani, jeszcze raz z Walmartowego parkingu. No i przechodzimy do ostatniej, trzeciej fazy zbierania się rano, która też zajmuje 3 minuty na krzyż, jak nie krócej. No, tak jak wspomniałam wcześniej, odświeżam się mokrymi chusteczkami. Mam takie poczucie, że to, co robię, to jak to pokazuję, to jest taki, no jest to trochę ekshibicjonizm, tak? Dzielę się takimi dosyć szczegółowymi rzeczami, o których się z reguły nie mówi, tak? I ja nie mam w zwyczaju też wchodzenia właśnie w pewne szczegóły, natomiast mam takie poczucie, że warto się podzielić tym, jak to wygląda naprawdę i nie słodzić. I też nie mam żadnego zażenowania, pokazując tego, bo no, to jest właśnie pokazanie, jak wyglądają rzeczy w drodze naprawdę. No a tak, tak wygląda, jak widać na załączonym obrazku. Już nie chcę przypominać piąty raz, gdzie ja jestem w tym momencie, ale jestem, no, w San Antonio, może na tym poprzestańmy. Na parkingu w San Antonio. Thank you.
więc tak jak widzicie, zbieranie z samochodu wcale nie jest skomplikowanym procesem. Łatwe, szybkie i nawet przyjemne, muszę powiedzieć, ku mojemu zaskoczeniu. Więc pokazałam to zupełnie od początku do końca. Jestem teraz gotowa do dnia, więc zbieram się kierunek McDonald's w pierwszej kolejności. A tym nagraniem mam nadzieję, że pokażę Wam i przekonam może parę osób do tego, że tak można, tak? Bo ja to zawsze podkreślam. Chodzi mi o to, żeby przybliżać podróżowanie w tych moich nagraniach i żeby pokazywać, że można to robić w sposób niekonwencjonalny, łatwy i ekonomiczny, bo ja to też zawsze podkreślam. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że podróże często są poza zasięgiem ze względów finansowych i to jest właśnie to, co chcę pokazywać, że można robić to w sposób niezupełnie standardowy, a jednak mający ręce i nogi, no i działający ok. Powiedziałam to gdzieś wcześniej i powtórzę to jeszcze raz. Mnie korona z głowy absolutnie nie spada i chciałabym też, żeby po tym, co zobaczyliście, żeby przybliżyć to i żeby też jakby odczarować, żeby ludzie oglądający to nie byli tak zszokowani, że jak tak można. No, chociaż sama jak patrzę albo słucham siebie, to też mam takie, co ja robię, a jednocześnie robię to z przyjemnością, więc to chciałam Wam pokazać. Ja jestem gotowa teraz, więc kierunek McDonald's. Pozdrowionka, kochani. Pa, pa.